Dzień dobry, witam w Dreamcar. Witam Was w słonecznym, wiosennym poranku, zapowiadając wiosenne porządki na naszym kanale. Chcieliśmy troszeczkę uporządkować parę spraw. Po pierwsze, no dużo zainteresowania, dużo chętnych na usługi zabezpieczeń antykorozyjnych w młodych, nowych samochodach, gdzie tej korozji jeszcze nie ma. Cieszy mnie to niezmiernie, bo zapobiegamy, nie leczymy. Jeśli chodzi o ten materiał, chciałem tu ukierunkować i uporządkować pewną kwestię. Mamy kilka wariantów usługi, czyli kilka ośrodków, które możemy zaproponować. Ukierunkowane oczywiście tym, w zależności od tego, jak samochód jest użytkowany, no i czy wykorzystamy materiał w 100% i jego potencjał, no i skorzystanie z tego materiału to nie będzie przepłacenie przez nas i przekroczenie budżetu i niewykorzystanie środków w 100%, co będzie fanaberią. Czyli bardziej tak znaleźć taki konsensus sprawy, żeby było to idealne rozwiązanie. Dlatego chciałem wspomnieć o czterech tak naprawdę materiałach, czterech środkach, które można skorzystać i z których możecie wybrać. W zależności cenowo ukierunkowane na ten rok od modelu samochodu, to już musimy indywidualnie tutaj rozmawiać telefonicznie. Ale ceny zaczynają się tak naprawdę od 5,5 tysiąca do 16-17 tysięcy i więcej, w zależności od gabarytów. Jeśli mi przywieziecie jakiegoś F250 amerykańca, to ta kwota może się zmienić. I teraz tak, jak za mną stoją Lexus RX450, Honda Civic Dyszka, czy to Mazda 6. Te samochody mają trzy różne konserwacje. Zaczynając od Mazdy, konserwacja Mazdy 6 została wykonana woskami podstawowymi. I wrzucę jakiś tam zwiastun i opowiemy na temat tych wosków, może nie na przykładzie podwozia Mazdy, ale w jakimś innym samochodzie, gdzie właśnie dokładnie ten wosk jest wykonywany. Na przykładzie Lexusa, no jeśli chodzi o woski suche, to jest od niedawna materiał, który u nas został zaczęty stosowany dla osób, które tak naprawdę decydowały się na niego bezpośrednio, bez naszej takiej corocznej rekomendacji, bo oczywiście też taką przeprowadzamy, jak i w przypadku wosków podstawowych i również na Hondzie Civic, na Toyocie Yaris GR, ale to też znajdziecie filmik z tego materiału i dowiecie się bardziej takich merytorycznych treści, typowo z karty charakterystyki, co to za materiał jest i czym się wyróżnia. No i Honda Civic Dyszka. Dyszka, która za mną stoi, jest zrobiona w czarnej naszej firmowej konserwacji, czyli ta konserwacja tak naprawdę, którą częściej, taki paradoks, zalecamy ją do korzystania osób z niezabudowanymi podłogami w płytach podłogowych, w autach terenowych, gdzie otwarte są ramy, otwarta jest podwozie, czy to w samochodach, które są przeprowadzane renowacje, albo jeśli użytkujesz samochód, no często zdarza Ci się jeździć po jakichś szutrowych terenach, no to rzeczywiście ten materiał jest dobry, bo ma lepsze parametry od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku samochodów typowo użytkowanych miejsko sprawdza się świetnie woski podstawowe, bezbarwne, czy woski suche, również bezbarwne. To jest taki najczęściej skorzystany w samochodach miejskich materiał. Ale teraz już nie zanudzajmy, tylko przejdziemy etapami po różnych materiałach, jak one się prezentują i jakie mają atuty. Dlatego serdecznie usiądźcie, zapraszam Was. Pierwszą z propozycji, którą Wam zaprezentuję i którą Wam przedstawię, są to bez fanaberii zabezpieczenia antykorozyjne na bazie wosków transparentnych, wosków podstawowych. Czyli materiał, który znajdzie zastosowanie w samochodach typowo użytkowanych miejsko, w samochodach młodych, nowych, zabudowanych od spodu, gdzie ta płyta podłogowa jest rzeczywiście zabudowana i to główne zabezpieczenie przez producenta, jeśli chodzi o osłony plastikowe od uszkodzeń mechanicznych, spełnia swoje zadanie, a my chcemy wyizolować i zabezpieczyć podłogę, bo tak naprawdę na nasze warunki tutaj, gdzie sylą sypiemy, i ta płyta podłogowa jest narażona na tą korozję, na tą wilgoć, na tą sól, zabezpieczamy, izolujemy tą powierzchnię. Oczywiście zabezpieczając go w jakimś stopniu dodatkowo od uszkodzeń mechanicznych. Dlatego zapraszam Was i przedstawię Wam wersję podstawową wosków na przykładzie naszego Golfika. Woski na przykładzie naszego Golfa, które właśnie tutaj Paweł aplikuje, to są woski podstawowe, czyli woski transparentne. Materiał jest aplikowany na oczywiście przygotowaną ładnie, starannie płytę podłogową, wymytą z otwartymi otworami technologicznymi, które umożliwiają odparowanie wilgoci po myciu płyty podłogowej. I konserwacja jest nakładana oczywiście pasami na całość naszej płyty. Konserwacja ma to do siebie, że jest naprawdę świetnym izolatorem, jeśli chodzi o zabezpieczenie od wilgoci, wody i soli. Dodatkowo jej atutem jest to, że cały wizerunek płyty podłogowej po zakonserwowaniu tego samochodu tak naprawdę zostaje nienaruszony. O czym tu mowa?
Mowa tu o tym, że konserwacja... A mowa tu oczywiście o tym, że konserwacja tak naprawdę nałożona na naszą płytę podłogową zostaje w takim samym wizerunku, nie jest czarna, nie jest brązowa, nie jest żółta, nie jest zielona. Tutaj nawet w przyszłości, jeśli chodziłoby o sprzedaż tego samochodu, nikt nie musiałby się zastanawiać, co pod tą masą jest, bo ten materiał dzięki swojej transparentności daje nam to, że efekt i wizualnie płyta podłogowa z czasem użytkowania jest czytelna i zachowuje tą swoją oryginalność, jeśli komuś na tym zależy. I to jest wersja podstawowa, ona się klasyfikuje w samochodach tak naprawdę od kwoty 5000 zł na rok 2023, w zależności od modelu i marki. Jak widzicie za mną, prezentowana płyta podłogowa nie tylko ma dbałość o detale, takie jak wykonujemy zawsze, czyli zabezpieczanie elementów wężyków, czy to hamulcowych, czy to paliwowych, czy to zabezpieczanie elementów elektroniki, czy odseparowanie ich od płyty podłogowej, bo to jest już standard w naszej firmie w każdej usłudze. Dlatego tylko można powiedzieć, tylko namiastkę tego mogę o tym namiastką wspomnieć, bo na każdym wizerunku naszych różnych opcji zaobserwujecie to, że ta dbałość o detale jest zawsze na pierwszym miejscu i to jest coś, co jest z nami kojarzone. I to jest efekt płyty podłogowej i konserwacji w trakcie nakładania wosków transparentnych, wosków podstawowych. Grubość tego materiału to jest kolejna istotna kwestia, bo tutaj osiągamy około 250 do 300 mikronów i jest to wykonywane w dwóch warstwach. Materiał jest nakładany w pierwszej warstwie, odparowywuje i nakładany jest w drugiej warstwie. I teraz może przejdźmy do opcji numer 2, a na razie podziękujemy Pawłowi i lecimy do następnej opcji konserwacji w naszej firmie, jeśli chodzi o konserwację dla nowych samochodów. Tak jak na przykład w tym przypadku Toyota RAV4 rocznik 2022, który wykonał u nas usługę konserwacji suchymi woskami. Zobaczcie krótkie intro, jak to wyglądało i zaprezentuję Wam zaraz za moment atuty tego materiału. No i ciach, jesteśmy przy Toyocie, a Toyota oczywiście już na stanowisku w górze. Fakt troszeczkę przyspieszony, materiał ma być krótki i rzetelny. Ma omówić tylko i wyłącznie kwestię, która się powiela, bo czynności związane z woskami suchymi są takie same jak w przypadku konserwacji podstawowej, jak i konserwacji na bazie wosków podstawowych. Tak to wygląda na tą chwilę. Ma autko oczywiście rozebrane. Zakres prac tak samo obejmuje demontaż zbiornika paliwa, układu wydechowego, osłon termicznych z płyty podłogowej, osłon nadkoli, nakładek, odseparowanie oczywiście elementów elektroniki, odseparowanie elementów pneumatyki, czy to wężyków paliwowych. To wszystko zostało zdemontowane. Płyta wtedy jest goluśka i mamy możliwość ją ładnie przygotować. Przygotować ją pod kątem wyczyszczenia, wymycia, tak by rzeczywiście materiał, który będzie nakładany, został położony na nieskazitelnie czystą płytę podłogową, by rzeczywiście chronił i zabezpieczał. Tak samo jak w przypadku wersji podstawowych. W tym wypadku, gdzie nakładamy woski suche, nic praktycznie się nie zmienia, jeśli chodzi o zakres pracy. Materiał po prostu kluczową rolą jest to, że materiał jest troszeczkę inny i tą charakterystykę ma inną. No ale okej, słuchajcie, no musimy sprawdzić, czy rzeczywiście ten materiał jest odporny na to, że jest suchy, że się do niego nic tutaj nie będzie przyczepiało. Weźmy sobie trochę piasku do celów, do testów i zbadajmy to. No rzeczywiście, nic się nam nie klei. Nie wiem, czy to nie jest, ten test nie jest zbyt prymitywny, że ja po prostu biorę do garści piasek i nakładam go na tą płytę. Fakt faktem, inaczej pewnie się to zachowuje, jak to jest, jeśli chodzi o w dole płyty podłogowej, że tam od dołu czaskamy, a tu z boku ewentualnie może gdzieś osiąść na jakiejś półeczce, bo tak naprawdę... O, tak i teraz. Teoretycznie, chociaż piasek jest mokry, to też ma wpływ, ale zróbmy tak. Fakt. Rzeczywiście, materiał jest suchy. Mhm. I piasek też się do niego nie przykleja. Także możemy to potwierdzić, ta teza jest sprawdzona. sprawdzona, bo tutaj też się osiadło. Zobaczmy. No jeśli jestem w stanie zdmuchnąć ten piasek z tej konserwacji, to znaczy, że rzeczywiście materiał jest suchy. Na tą chwilę dla formalności przejadę Wam tylko po płycie podłogowej, byście mogli zobaczyć, jak to wygląda i jak ta płyta rzeczywiście jest przygotowana po tym pierwszym etapie w naszej Toyocie, gdzie
Mamy zabezpieczone oczywiście wszelkie elementy, na których nie chcielibyśmy, by konserwacja się znalazła, tak jak w każdej wersji usługi. Elektronika, główny kabel od naszych akumulatorów, czy to wężyki hamulcowe, paliwowe, elementy gumowe, elektronika, jeśli chodzi o podzespoły do ręcznego elektrycznego, czy do innych pozycjonowania świateł i tak dalej, innych podzespołów. To ma być zawsze zachowane z należytą kulturą pracy i z należytą wspólnością, którą zawsze prezentujemy. Komora silnika jak najbardziej odseparowana od naszej płyty podłogowej, czyli wyizolowana, by nigdzie się tam nic nie zapyliło i nie zabrudziło. Dlatego też, tak jak widzicie, zostało to zabezpieczone. Elementy, które zostały zdemontowane i odciągnięte od tego nadkola i od tej płyty, też umożliwiły taki czytelny obraz, gdzie osoba aplikująca konserwację wie, gdzie dokładnie ma ona się znaleźć i ma być dodana w każdym calu i detalu. No i jesteśmy przy naszej Toyotce, a konserwacja rozprowadzona została, nasz wosk suchy, po całości naszej płyty podłogowej. Także w dniu wczorajszym było zrobione zawieszenie, ono sobie ładnie jeszcze dosycha, profile zamknięte również, miejsca newralgiczne zrobione zostały masami, które zabezpieczyły nam dokładnie od uszkodzeń mechanicznych te elementy i łączenia blach, w których mogłoby się nam pojawić problemy z korozją szczelinową, a one nie zostały fabrycznie wyizolowane, to już jest to za nami i te miejsca i przestrzenie zostały też zabezpieczone. Woski położone na płycie i na zawieszeniu, i na całości podłogi w naszej Toyocie. Także już mamy to fajnie rozprowadzone. Są to dwie warstwy. W momencie, w którym teraz przedstawiam Wam ten materiał, w dużej mierze w miejscach, w których zakładały się pasy podczas malowania, czyli jedne na drugie, widać ewidentnie taką białą poświatę świadczącą o tym, że grubość tego materiału jest syta i obfita. Tutaj mamy około 300 mikronów, dlatego konserwacja jest na tym etapie dość dobrze widoczna. Oczywiście po zaschnięciu będzie miała bardziej transparentną barwę, ale to Wam też oczywiście za niedługo przedstawię. Ok, lecimy z tematem dalej. Zaczynamy rozklejać elementy zabezpieczone przed konserwacją. Czyli jak już mamy położony wosk i teraz robimy jak to mówię, sprawdzenie, robimy testy, czy gdzieś ten materiał jest może niedolany, czy dolany, gdzieś jest go więcej, a gdzieś mniej. No widać, że ewidentnie to tam się wszystko świeci, ale pod elementami na przykład kabli, tutaj Paweł nie odchylił sobie, zobaczcie. Tu mamy takie ciemne plamki, świadczące o tym, że rzeczywiście tutaj jest niedomalowane. Przejdźmy dalej, zobaczymy jak to wygląda w dalszych częściach. Także już tutaj widzimy, że trzeba będzie to poprawić. No, myślę, że jest to fajny temat, jeśli materiał jest transparentny, czyli on nawet po wyschnięciu będzie taki matowy i ewidentnie tutaj ten problem może się pojawiać. No tutaj zobaczcie, było rozmyte to i rozlane takimi pasami. Gdzieś miejscami widać, że są ciemniejsze plamy, także tutaj też będzie należało się skupić na tym, by rzeczywiście ładnie się rozlała ta konserwacja w każdym calu. No stąd jest ta druga warstwa, no słuchajcie, ta druga warstwa jest po tym, no i bym zapomniał, słuchajcie, do każdej z opcji, do każdej usługi, którą wykonujemy, profil zamknięty również jest wykonywany, a prezentuje się następująco. Chodźmy zobaczyć. Sondą 360 stopni jest nakładana konserwacja na gorąco, są to woski, dokładnie to jest smar działowy, wosk armatni, obydwie formy dopuszczalne są w sieci, jeśli chodzi o nazwę. Paweł na gorąco nakłada ten wosk z tego względu, że materiał w tym stanie zagrzany ma bardzo fajne predyspozycje, jeśli chodzi o penetrowanie przestrzeni zamkniętych. O czym tutaj mowa? Mowa tutaj o mgle, która się wytwarza poprzez natryśnięcie dyszą obrotową 360 stopni na średnicę metra, co w przekroju profila zamkniętego 10x10 gwarantuje dotarcie materiału w każdą ściankę i oblanie każdej ścianki, czy to od góry, czy to od dołu, czy to od boku. Materiał, który jest położony z nadmiarem, w stanie ciekłym, tak zagrzany, z właściwościami oleju penetrującego, penetruje nam łączenia blach, czyli wpływa między blachy do momentu zastygnięcia. Także ta konserwacja tak naprawdę izoluje nam te przestrzenie między blachami. Dzięki temu woda, która mogłaby się tam dostać i zrobić nam jakiekolwiek spustoszenie, zabezpiecza nam ten wosk, by nie było możliwości tam wpłynięcia tej wody, tylko mogła ona
zostać odprowadzona kanałami spustowymi dedykowanymi przez producenta. No i kolejną wersją usługi to jest wersja czarnej konserwacji, czyli ta konserwacja nasza firmowa. Ona ma charakterystykę troszeczkę bardziej odpornej powłoki na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego zaprezentuję ją Wam szybciutko na Hondzie Civic dyszce, auto dwuletnie albo roczne. Także zapraszam Was i zaglądajmy od spodu, jak to może wyglądać. Mowa tutaj oczywiście o konserwacji wykonanej w takiej naszej jakości, gdzie każdy detal u nas jest zadbany, czyli każda śrubka jest oklejona, nawet dla fanów chłopaki naklejki oklejają, żeby rzeczywiście konserwacja tylko znalazła się tam, gdzie być powinna. Piasty aluminiowe zabezpieczone, elektronika w płycie podłogowej, czy to hamulce i przewody hamulcowe gumowe, one muszą być czyste, niezabrudzone, to wszystko musi być schludne. Wtyczki w tyczunie od elektroniki, wiązki elektryczne puszczone po aucie nie mogą być zakonserwowane, nie mogą być zabrudzone. To się tyczy każdej wersji usługi, a w tym wypadku, gdzie nakładamy konserwację czarną, bądź wykonywalibyśmy konserwację polimerową, to też jest zawsze zachowane, czyli ten detal, ta śrubka, ten wężyk, to jest po prostu robota robiona na miarę nowego samochodu. No to jest tak naprawdę taki standard, który w naszej firmie utrzymujemy i z którym chcemy, by nas kojarzono, czy wykonasz u nas konserwację z piaskowaniem starszego samochodu, czy pracujemy przy nowych samochodach, czy autach premium. Ta jakość cały czas jest na tym samym poziomie. Ale co ciekawego tutaj, jeśli chodzi o tą konserwację, jest to, że powłoka właśnie konserwacji ma to do siebie, że zewnętrzna jej struktura jest na tyle lita, że powoduje taki charakterystyczny dźwięk. No i oczywiście nie brudzi. W tym wypadku, jeśli chodzi o tą konserwację, to te, a tutaj, chociaż tu miałem brudne palce, momencik. Muszę wziąć drugą dłoń, o tą. Tu mamy czyściutko. Konserwacja, jeśli chodzi o charakterystykę materiału, ma to do siebie, że ta zewnętrzna powierzchnia jest na tyle litym materiałem, litym, jeśli chodzi o wyizolowanie powierzchni przed wilgocią, wodą i solą, a dodatkowo ma fajne parametry od uszkodzeń mechanicznych, bo pomimo tego, że ta powłoka jest na tyle lita i można taki dźwięk uzyskać na niej, to wyobraźcie sobie uderzenie kamienia, materiał wewnątrz ma cały czas żywy rdzeń, czyli on po prostu będzie odbierał ten impet uderzenia tych kamieni, tak by go wyhamować, by nie uderzył nam i nie uszkodził wewnętrznej struktury tej powierzchni, czyli nie uszkodził nam tego podkładu, który jest fabryczny, co spowodowałoby przyspieszenie tej korozji. Dlatego to jest taki kolejny atut i najczęściej stosowana ta konserwacja, w tym wypadku to taki troszkę wyjątek, ale najczęściej stosowana jest właśnie w samochodach typu SUV, w samochodach terenowych, gdzie auta częściej jeżdżą po szutrach, gdzie nie mają zabudowanej płyty podłogowej. Dlatego stosowany wtedy najczęściej jest tam i wybierany przez klientów jest tam ten produkt, no bo w przypadku takich samochodów tu akurat klient sobie zażyczył po prostu tą wersję opcji konserwacji, bo pewnie zdarza mu się jeździć po szutrowych drogach, choć tak naprawdę w tej wersji usługi, gdzie płyta podłogowa jest w całości zabudowana, auto jest użytkowane miejsko, wystarczającym materiałem są woski, czy to suche, czy to woski transparentne. Obydwa są transparentne, ale woski mokre. Dlatego tym krótkim akcentem mogę przedstawić Wam, jak wygląda tak naprawdę wizerunek i atuty konserwacji czarnej, konserwacji naszej firmowej. No, ostatnim etapem konserwacji są materiały hybrydowe, materiały polimerowe, gdzie możemy wykonać całe podwozie w takiej typowej gumie, charakterystycznej w sumie dla samochodów z poprzedniej epoki. Mówimy tutaj o starszych BMW, Audi, gdzie ta guma rzeczywiście taka była fajna w dotyku i ona naprawdę świetnie izolowała nam płytę podłogową. I to jest taki, już można powiedzieć, końcowy etap i to jest taka wersja najdroższa, jeśli chodzi o ten polimer. Bo tu w tym wypadku jest to trzecia opcja konserwacji, powiedzmy, jeśli chodzi o cenę od dołu do góry. I jeszcze na końcu, co możemy powiedzieć? No, na temat tych wszystkich prac, które tu są wykonywane. One zawsze są wykonywane w tej jakości usługi, czyli dbałością o szczegóły i detale, bo one tak naprawdę robią robotę, jeśli chodzi o efekt końcowy, jeśli chodzi o eksploatację samochodu.
po wejściu pod ten samochód nie ma konieczności mycia godziny narzędzi. Czysta obsługa, nie jest nic upieprzone, nie jest nic ubrudzone, konserwacja znajduje się tylko tam, gdzie być powinna. I to są takie atuty, które tak naprawdę mogą skłonić potencjalnych klientów do tego, by wykonać tą usługę u nas. Oprócz tego, jak najbardziej jeszcze możemy powiedzieć coś na temat produktu i na temat tej konserwacji? Chyba już tyle. Oprócz tego można sobie robić jeszcze miksy, ale dojdźmy do tego za momencik. No i kolejna kwestia, czyli czwarta. Czwarta kwestia, czwarty materiał, masy polimerowe, masy hybrydowe. Co to jest? Możecie najczęściej to zobaczyć na naszych materiałach z Subaru Impreza STI, Blob, Hawk, w kolorze auta, niebieskie płyty podłogowe, czy tam był nawet Volkswagen Passat ze złotym podwoziem. To są właśnie wykonane usługi na tych masach polimerowych. Ta masa polimerowa, po pierwsze, ma świetne parametry, jeśli chodzi o uszkodzeń mechanicznych, jest taką typowo gumą. Dodatkowo design, tylko dodatek, czyli kolor, który można ewentualnie wybrać sobie w momencie aplikacji tego materiału. No i jeszcze jedna kwestia, czyli parametry fajne akustyczne do wygłuszenia samochodu, co też jest po prostu czynnikiem tego, że ta masa jest taka zbita, taka gumowa, ona jest identyczna jak w starym BMW od spodu, w starym Audi od spodu, jak wchodziłeś pod podwozie i była taka masa gumowa położona. Zresztą masy uszczelniające, te, które są na samochodzie, one mają podobną charakterystykę, też są właśnie takimi gumami. Ale o czym mówię? Bo koło mnie stoi Skoda. Skoda Superb 17 roku, która jest umówiona na woski transparentne, woski suche. I tutaj klient właśnie dobrał sobie materiał do tej usługi, tak by zrobić miks tych materiałów, nie korzysta, nie potrzebuje skorzystania z pełnej usługi na pełnych polimerach, gdzie pewnie z demontażem zawieszenia zamknęliśmy się w kosztach w okolice 17-18 tysięcy, tylko potrzebuje, by dodatkowo wygłuszyć sobie nadkola, by w środku było ciszej. I teraz tak, zastanawia się, co z tego skorzystać. Mógłby skorzystać od razu z mat wygłuszających te elementy nadkoli, czyli wykleić te nadkola tymi matami wygłuszającymi, ale wtedy nie będzie miał zabezpieczenia antykorozyjnego, a wbrew pozorom te maty gumowe, te piankowe, gdzieś tam mogą mieć swoje plusy i minusy bezpośrednio przyklejone, bez żadnego zabezpieczenia na te nadkola. Dlatego należy zastosować coś, co nam nie zamknie tej drogi w późniejszym czasie, a można dodatkowo zabezpieczyć i antykorozyjnie te nadkola i wygłuszyć. Stąd właśnie masy hybrydowe, masy polimerowe. Będziemy wykonywać właśnie w tej Skodzie te nadkola tymi masami. Co nam to daje? To nam daje, że masy położone na nasze nadkola, po pierwsze w tych miejscach, gdzie te nadkola jest narażone na uszkodzenie mechaniczne, jest takim newralgicznym punktem, te masy dodatkowo nam chronią tą płytę, dodatkowo nam akustycznie wygłuszają i nie zamykają drogi, bo później, jeśli by to wygłuszenie, które nam masy zaoferują, nie będzie zbyt wystarczające, nie będzie spełniało waszego oczekiwania, będzie zbyt mało wygłuszało to pod nadwozie, to nie zamyka wam drogi do tego, by skorzystać z wygłuszenia i z mat na klejonych na nadkola, mat typowo akustycznych wygłuszających to nadkole, bo do tej gumy możemy przykleić, do tej gumy można przykleić takie rzeczy i to będzie się trzymało, a w przypadku samego wosku, czy wosku suchego, czy tej czarnej konserwacji naszej, no nie będzie takiej możliwości, czyli już do tych elementów tych mat piankowych nie przykleimy, należałoby wtedy usuwać zabezpieczenie z nadkoli, dopiero żeby przykleić te maty, co jest dodatkowym kosztem, no i też nie mamy zabezpieczenia antykorozyjnego. Dlatego właśnie do każdej wersji usługi możecie, tak jak i pan ze Superba, wybrać masy polimerowe, masy dodatkowo wygłuszające akustycznie, a w następnym momencie pokażę wam, jak się nakłada, jak się prezentuje ta masa już na naszym nadkolu, w naszej kurce. Lecimy. I właśnie wykonujemy, oczywiście auto spakowane jak do wysyłki DHL-em, zabezpieczony lakier zewnątrz, wykonujemy natrysk mas hybrydowych, czyli nakładamy już te polimery, masy hybrydowe w elementy nadkoli. Zaprezentuję wam szybciutko, jak to wygląda, bo w tym momencie właśnie tam Paweł ładnie to rozprowadza. Ładnie się guma rozkłada nam po tych elementach. Będą tutaj dwie warstwy, także grubość też jest ważna, bo te elementy, jeśli chodzi o wartości, jeśli chodzi o wygłuszenie i o akustykę, są też uzależnione po prostu od grubości tego materiału. Także tak wykonujemy wszystkie cztery nadkola i to już będzie docelowe zabezpieczenie, tak jak wspomniałem na ujęciu przed, też nie zamykające nam drogi do tego, by ewentualnie dodatkowo wygłuszyć sobie te powierzchnie matami,
piankowymi do wygłuszenia, gdybyśmy potrzebowali lepszego efektu. Okej, lecimy. No okej, słuchajcie, no zaprezentowałem Wam kilka różnych materiałów i czas na podsumowanie. Mianowicie chciałbym podsumować cały ten film. Oczywiście jest to materiał, który jest dedykowany dla samochodów, właśnie, typowo samochodów młodych, nowych, gdzie nie mamy problemu z korozją, gdzie nie będziemy musieli piaskować płyty podłogowej. Oczywiście tutaj może się ktoś poczuć w jakimś stopniu urażony, no, że jego samochód 3-letni, on nie jest stary, nie jest nowy, ale do piaskowania się jeszcze nie zalicza. Tak, oczywiście, no, jeśli na płycie podłogowej zweryfikujemy, że elementy zawieszenia, one na pewno będą miały ślady korozji. Posiadają ślady korozji i płyta podłogowa również je posiada, ale na tyle mało, że rzeczywiście można tutaj potraktować ten samochód łagodniejszymi metodami obróbki niż piaskowanie. I karoserię oczywiście obrabiamy indywidualnie, a elementy zawieszenia. I tu mamy dylemat. Albo robimy zgodnie ze sztuką i ściągamy zawieszenie i zawieszenie samo piaskujemy, narażając się na koszty, które są oczywiście z tym związane. Albo idziemy i żyjemy z tym kalectwem, że traktujemy tylko i wyłącznie zawieszenie chemią, co nie jest zrobione zgodnie ze sztuką, ale jest poprawnie i nie rujnuje troszeczkę naszego budżetu, nie ingeruje w niego aż tak, a zabezpieczenie jest wykonane na przykład czarnymi woskami. No i to jest tak naprawdę już konsensus do zależności, zależenie konsensusu do sytuacji, w której będziemy się znajdować, do auta, z którym będziemy mieli do czynienia. Przyjedzie do mnie grupa VAG z roku powiedzmy 18-19, tam korozji na pewno nie będzie na płycie podłogowej, przynajmniej nie powinno być. No ale przyjedzie do mnie Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, no to no spodziewam się, że tam może wystąpić taki problem. I tutaj już te tematy tak naprawdę musimy rozwiązywać indywidualnie, na podstawie zdjęć, na podstawie fotografii, na podstawie rozmowy i wtedy dobieramy naprawdę różne warianty. Ale jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział tak, no słuchajcie, mamy trzy różne materiały. Woski podstawowe, tak jak zaprezentowane. Samochody miejskie, użytkowane miejsko, zabudowane od spodu, sprawdzi się materiał. Woski suche. No ktoś nie chce się bardzo zgodzić na to, że ten wosk mokry, ten podstawowy ma taki przykurz, on łapie ten brud. No nie podoba mu się to, ale podoba mu się transparentność materiału. Suche woski, korzystamy z tego. Czarna konserwacja. Czarna konserwacja, czyli dedykowana dla użytkowanych szutrowo, niezabudowanych od spodu w autach terenowych. Oczywiście mamy zastosowanie tego samochodu w takim terenie jak najbardziej. Korzystamy z tej usługi. No ale mamy kogoś niezdecydowanego. Chciałby woski, ale chciałby coś twardszego. No to wtedy też jest odpowiedź na to pytanie. Tak jak i w przypadku zauważyliście, gdzie prezentowałem Wam polimery w nadkolach, czyli ten atut właśnie uzupełnienie tymi masami polimerowymi tych nadkoli, skorzystania z tego wybiórczo. Ten miks materiałów. I również można skorzystać w takim wypadku, bo można sobie nie zżyczyć tylko nadkola. Można sobie zażyczyć dodatkową masę uszczelniającą i szwy na całą płytę powierzchni podłogi, bądź takie miejsca newralgiczne, gdzie rzeczywiście widać, że tylne części na przykład podłużnic są niezabudowane. Chciałbym, żeby tutaj no wystarczy powiedzieć przy usłudze Panie Kamilu, poproszę o zabezpieczenie miejsc newralgicznych masami polimerowymi, zrobienie mastyk. No i tak naprawdę ja już wiem wszystko, bo wchodzę pod podwozie, widzę jak jest zabudowane, widać które elementy są narażone na uszkodzenia mechaniczne, w których elementach mógłby się pojawiać problem, no i doświadczenie, no samochody, które do nas trafiały i ten problem się powiela w kilku modelach, wiemy tak naprawdę gdzie powinniśmy szukać dziury w całym, gdzie powinniśmy tą usługę wykonać. Dlatego podsumowując całość, to są materiały, rozwiązania, które tak naprawdę w nowych samochodach najczęściej są stosowane i w tych autkach młodych. Zrobimy materiał kolejny, który będzie odpowiedzią i będzie takim przewodnikiem do doboru i wyboru różnych wersji usługi w przypadku renowacji płyt podłogowych. Dla mnie samochód, który jest, no, płyta podłogowa ma ślady korozji w dosyć mocniejszym stopniu nad zawieszeniem, na płycie podłogowej, na elementach zawieszenia. Chcemy to zrobić zgodnie ze sztuką, tylko i wyłącznie renowacja z piaskowaniem. I wtedy jak najbardziej taką ofertę Wam przedstawię w różnych wariantach. Z demontażem zawieszenia, bez demontażu, w czarnej konserwacji, w polimerach, bo pamiętajcie, że w przypadku renowacji z piaskowaniem nie zaproponuję Wam nigdy, ani nie zgodzę się na to, by wykonać po piaskowaniu i po nałożeniu podkładu zabezpieczenie typowo z woskami, bo no, podkład epoksydowy, jak sama nazwa wskazuje, jest materiałem na bazie żywicy, ale wróć, no, to ma być na następną część. Ja tutaj nie chcę już się rozgadywać, nie przedłużam. Okej. Okay. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że taki przewodnik będzie bardziej rozjaśnieniem, nie
będzie bardzo skomplikowany. Jeśli jest skomplikowany i są niejasności, proszę komentować pod postem, pod filmem, zadawać pytania. Postaramy się zrobić film, materiał, który odpowie bezpośrednio na nie. Wybierzemy kilka powtarzających się pytań albo kilka istotnych kwestii, takich najbardziej nurtujących, i zrobimy najwyżej kolejny film jako część drugą tego materiału. Ok, no to ciao i my bierzemy się za robotę.